kiedy przyszedłem do seminarium z zupełnie wychłodzonego religijnie domu, gdzie nie chodziło się do kościoła, gdzie ja się tak naprawdę bałem kleryków na trzecim roku w sutannie. Jacyś tacy dziwacy, jak pingwiny. I była taka grupa kleryków odnowionych w Duchu Świętym. Zbierali się na jakieś tajne zebrania w małej kaplicy i tam odlatywali. Ja miałem straszny kompleks, bo tam była gitara i tren, 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 kochajmy Pana, chwalmy Jezusa. Ja nie miałem nic przeciwko, ale ja mówię, ja tak, z taką moją zerową duchowością, a to takie olbrzymy duchowe. Po latach wszyscy ci, którzy tak 2 metry latali nad ziemię, razem z głównym założycielem Szkoły Nowej Ewangelizacji, jeden po drugim porzucili kapłaństwo. Oczywiście to nie jest dowód na nic.